przyjechać, zobaczyć, zwyciężyć. Myślę, że wszystkie te trzy etapy się, przynajmniej dwa pierwsze się zrealizowały, a trzeci myślę też. Kantkowski Piotr, przyjechałem z Wrocławka. Na co dzień jestem szefem firmy, nawet trzech firm, jestem informatykiem również z zawodu. No ale od długiego czasu już prowadzę firmy swoje, więc tradingiem zainteresowałem się już wiele lat temu. Handlowałem na giełdzie, na Forexie. No potem oczywiście sprawy zawodowe spowodowały, że zająłem się tematami głównie zawodowymi, informatycznymi i potem rozwijaniem firm. Natomiast zawsze to była moja pasja i w tym momencie, kiedy mam już ten czas tak na tyle poukładany i rodzina i firmę, że mogę się, że tak powiem, na nowo tym zająć w jakimś tam zakresie. Dlatego postanowiłem tutaj, że spróbuję, że tak powiem, powrócić do tematu. Poznałem naprawdę bardzo fajnych ludzi, tutaj Pawła Grundziuka i naprawdę reszta chłopaków, tak, Eryka Skurzyńskiego, Mateusza Drozdowskiego i naprawdę tutaj no, chłopaki mają bardzo fajne strategie. Naprawdę można się bardzo wiele nauczyć, są no, naprawdę bardzo pomocni, dlatego że potrafią wyjaśnić. Oczywiście moja wiedza, którą kiedyś tam pozyskałem, no, dużo mi daje, oczywiście jakieś tam przewagi. Natomiast warto się na pewno nauczyć nowych rzeczy i od każdego z nich wziąłem no, kilka elementów, które na pewno w moim tradingu podniosą go na wyższy poziom. Już nawet to widzę, tak naprawdę po swoich wynikach. Dlatego jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że poznałem tak naprawdę ich na żywo i powiem szczerze, to jest naprawdę siła, co oni robią, że się dzielą tą wiedzą i jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że tu jestem. No i dziękuję bardzo, tak? Chciałem naprawdę im podziękować i no, dziękuję serdecznie. No może tak, no jak człowiek jest młody, tak, no a już tam z tej młodości już zawsze jeżeli trafi na coś, co go interesuje, tak, w czym jest dobry. Ja byłem też dobry w programowaniu, tak, dlatego z Forex, no i oczywiście z matematyki, dlatego lubiłem takie podejście giełda, wykresy, lubiłem przy tym siedzieć. Pierwsze duże pieniądze, które zarobiłem również były na giełdzie, pobudowałem wtedy lokal swojej pierwszej firmy. No, pierwszy dom tak naprawdę też również częściowo wyposażyłem. No dlatego jest taki sentyment tak, do tego i po jakimś tam czasie, kiedy człowiek już ma, no, że tak powiem, jest stabilny życiowo, firm również zawodowym, rodzinnym, no zawsze jakiś tam ma troszeczkę więcej czasu, więc może sobie już tak troszeczkę no, na luzie do tego podejść, ale również oczywiście wykorzystać nową wiedzę. No i myślę, że oczywiście no, każdy chce jakoś finansowo również się zabezpieczyć na przyszłość. No powiedzmy tak, już taka typowa może emerytura, zbieranie na jakiegoś kapitału. No wcześniej było tak, że testowałem najróżniejsze systemy. Natomiast no, nie ma co oszukiwać, no brokerzy tak naprawdę mnie przejechali. No był taki okres, że po prostu z ręcznego handlu przeszedłem na automaty, tak? Jako programista wiedziałem, jak oprogramować automat, rozpocząłem taką przygodę. Trwało to kilka miesięcy, moje automaty naprawdę zarabiały konkretne pieniądze. No niestety brokerzy wykryli tą aktywność, a niestety no paręnaście lat temu, bo to już było ponad 10 lat temu, no zastosowali takie mechanizmy, które po prostu wyrzuciły mnie z rynku, tak? Próbowałem z tym walczyć, kombinować, zmieniać, bo myślałem, że to jest moja po prostu, że to jest problem moich systemów i tak dalej. No i po prostu tak się narobiło, że po prostu wyzerowałem parę kont, dorzucając kapitału, no i dlatego po prostu zwyczajnie to pieniądze, które wypłaciłem i zainwestowałem, no to były, natomiast tam resztę, które ten kapitał przeznaczyłem na dalszy handel, po prostu został wyzerowany i dlatego po jakimś tam czasie już wtedy też firmy w miarę dobrze prosperowały, dlatego zająłem się już typowo biznesem, no i ten handel, że tak powiem, szedł na drugi etap i no i tak powoli wygasł. No ale potem już no, wracamy do tych rzeczy, tak. To znaczy staram się poświęcać na to maksymalnie około 2-3 godzin, tak. I to jest tak, że to nie jest to jakiś pojedynczy czas, to jest powiedzmy no, godzinka rano, po południu też w granicach godzinki dwóch.
No jeszcze tutaj rozmawiałem właśnie z Pawłem, czy o tych godzinach. Właśnie dla mnie to jest właśnie temat tych godzin. Dlatego oczywiście, jak zarządzam firmami, tak, i to nie jedno, tylko nawet trzyma, no czasami ten czas po prostu trzeba gdzieś znaleźć oczywiście na te tematy, dlatego no nie mogę tego czasu jakoś dużo na to poświęcić, na trading. Natomiast myślę, że wystarczająco, tak? Te dwie godzinki to jest takie maksymalnie, co powinny dać dobre wyniki, tak? No dobre wyniki to jest po prostu być zadowolony z tego, żeby no jakieś tam parę procent, nie tylko może w skali dnia, ale po skali tygodnia z tego rynku zdjąć. No każdy na pewno nie, to na pewno zależy od psychiki, więc to jest bardzo ważne, od poukładania. Powiem nawet, ja na początku miałem tutaj, przychodząc na mentoring, tak, to już prawie rok temu, miałem troszeczkę nawet problemu, dlatego że te naszłości z poprzednich lat spowodowały to, że byłem taką pełną szklanką troszeczkę, tak, i w tym momencie nie miało do czego lać. Tak, mówiłem, no taka strategia fajna, okej, ale ja mam swoje tam wcześniejsze metody i może rzeczywiście może lepiej wrócić do swoich metod niż na przykład uczyć się nowych. Natomiast kwestia jest taka, że rynki się zmieniają, tak, zmieniają się otoczenia i tak dalej, to różnie wygląda, więc dlatego zawsze lepiej dowiedzieć się czegoś nowego, bo może się okazać, że właśnie to, co wcześniej było okej, było na plusie i tak dalej, było zarobione. Ale kwestia jest taka, że może coś być lepiej, tak? Może coś nie działać, może coś zrobić lepiej i naprawdę cieszę się, że w pewnym momencie po prostu powiedziałem okej, spasujmy, tak? Zapomnijmy o tym, co było kiedyś, teraz jest teraz, tak? I po prostu zobaczmy, może będzie coś lepiej. I cieszę się z tego, bo naprawdę osiągnąłem dużo, tak? Ta wiedza, którą zdobyłem na mentoringu, a to, co również tutaj pozyskałem na tym kampie, powiem szczerze, myślę, że ugruntuje mnie jako no, przyszłościowego i dobrego tradera, który nie będzie uwalał kont, tylko po prostu będzie systematycznie, nie jakimiś dużymi tam, nie wiem, powoli, ale szedł do góry, tak? Mówię, przede wszystkim systematyka. Mówię, jeżeli oni mają czystą głowę, to po prostu zaufać swoim mentorom, tak? Zaufać temu prowadzącemu, dlatego naprawdę no Paweł, Eryk, Mariusz, naprawdę oni potrafią przekazać wiedzę i naprawdę mają takie schematy, gdzie, no jak to nazwałem tak naprawdę, każdy szuka świętego grala. Tak naprawdę chłopaki tutaj znaleźli świętego grala. Świętym gralem jest to, żeby się trzymać strategii, tak? Ja na przykład myślałem, że reaction zone Eryka nie ma prawa zarabiać, tak? Bo tak naprawdę to jest troszeczkę strategia pchania się przeciwko trendowi, tak? No jakieś przynajmniej w krótkim terminie czasu grać przeciwko trendowi i liczy na to, że się coś odbije, ale obwarunkowanie tej strategii odpowiednimi stop lossami, odpowiednią pozycją powoduje to, że ta strategia zarabia i to jest po prostu magia, można powiedzieć, ale to nie ma się co dziwić, po prostu tak jest. Strategie są różne, są setki, może tysiące traderów, którzy korzystają każdy ze swojej strategii. Jeżeli on się tej trzyma, tak, nie zmienia, nie kombinuje, no to co ja kiedyś, tak? Kiedyś myślałem, że to jest moja wina, że moje strategie przestały zarabiać. Okazało się, że no troszeczkę były to zewnętrzne czynniki. Natomiast no, trzeba było się dostosować wtedy do rynku, no ja tego nie zrobiłem. Natomiast teraz mówię, dla nowych osób mogę powiedzieć, zaufajcie i po prostu trzymajcie się tych strategii, tak? Wiadomo, że człowiek jest taki, że próbuje coś swojego dodać, jak najbardziej jest to prawidłowe. Ja z każdej z tych strategii wziąłem po jednym, po dwóch elementach i chcę złączyć to w całość i to będzie też jakby moja strategia, no bo ja jestem ja, nie jestem tam Pawłem, nie jestem tam Erykiem i po prostu myślę, że to będzie też, ma to potencjał i będzie też zarabiać. Przyjechać, zobaczyć, zwyciężyć. Myślę, że wszystkie te trzy etapy się, przynajmniej dwa pierwsze się zrealizowały, a trzeci myślę też. Nie, chłopaki zrobili za mnie największe wrażenie, dlatego że są naprawdę ludźmi, którzy są no, niesamowici, tak? Poza tym takim, że naprawdę w sposób jak się dzielą wiedzą, tak, że chcą ją przekazywać,
jest po prostu niesamowite, tak? No rzadko się spotyka takich ludzi, którzy po prostu tak podchodzą, czy do właśnie do świeżych osób, że starają się pomagać, nie są, nie wiem, jakieś zniecierpliwieni, że wielokrotnie muszą powtarzać to samo, tak? No wiele jest na przykład osób, które jednak, no, ma pewne, no wiadomo, są świeżynkami w tym temacie, więc po prostu trzeba im pomóc, tak? Dlatego to bardzo, no myślę, że to jest bardzo cenne, tak? Doświadczenie.